Witam serdecznie. Dzisiaj prezentuję suszenie bananów. Pokrojone w plasterki, banany układamy tutaj na takim siteczku. To jest od suszarki do grzybów, ale ponieważ jest bardzo duże słońce, to one oczywiście będą wystawione na słońce, te banany. No a jak pogoda nie dopisze, to trzeba będzie podsuszyć w suszarce. Takie banany wysuszone są bardzo smaczne, bardzo fajne. Też się je tak trochę żuje, trochę takie żelki, ale można do owsianki dodać, można sobie tak podjadać. Są bardzo, bardzo zdrowe. Tutaj mam jeszcze jedną warstwę tych bananów, a dzisiaj były bardzo tanie na targu. I pod spodem też prezentuję buraczki i to są suszone buraczki młode, pokrojone niedbale, jak widać, w kosteczkę, ale jak się one obkurczą, wysuszą, to będą i tak takie fajne, malutkie. Bardzo zachęcam do takiego barszczyku w drodze na Giewont albo w drodze na Kasprowy albo gdziekolwiek w drodze w górach. Zawsze biorę suszone buraki, są leciusieńkie, więc łatwo je gdzieś tam sobie schować i zalewam je na noc w schronisku, bo zazwyczaj w schronisku nocuję. W tym roku też zamierzam iść na wędrówkę od schroniska do schroniska i właśnie suszę buraki na tę okazję. Zalewam troszeczkę wodą w termosie i tam dodaje się pieprz, sól, ząbek czosnku. Oczywiście wszystko mam na taką wędrówkę, zawsze biorę wszystkie te rzeczy. No i ziele angielskie, może być listek laurowy. I to się całą noc moczy w małej bardzo ilości wody w termosie. Rano a jeszcze kropelka oliwy, też oliwę z oliwek zawsze biorę, tak bardzo niedużej ilości, ale mam. I rano, jak się przed wyjściem w góry, zalewam wrzątkiem, dolewam do pełna wrzątku, zakręcam termos i pakuję to do plecaka. I potem, jak jesteśmy w górach, no, chce nam się pić, bo jest to bardzo też fajne do picia, ale jest to cudowny, absolutnie barszczyk. Gdzieś usiąść sobie na polanie i wypić taki barszczyk, super. Też jest bardzo fajnie rozgrzewający, krwiotwórczy, także bardzo wzmacnia, szczególnie jak ktoś taki wysiłek dokonuje jak wędrówka. To jest duży wysiłek dla organizmu, więc tu bardzo fajnie można się wzmocnić. No i oczywiście do tego mamy jeszcze jakąś tam kaszę z czymś, ale taki barszczyk jest naprawdę super. Także już mi ślinka leci na samą myśl, że odkręcę taki termosik i będę miała swoje buraczki pyszne, suszone, leciutkie, nie zajmujące miejsca w plecaku, a jednocześnie niesamowicie pożywne. Także zachęcam do takiej suszenia. Tutaj jest bardzo mało tego buraczka, bo nie miałam więcej. Oczywiście będzie więcej takiego suszenia. I jeszcze jedną rzecz zaprezentuję, to jest bób, który w tej chwili się blanszuje we wrzątku. O, widać, tak. Już zaraz go odcedzę. I do mrożenia będzie, tak? Najpierw trzeba zblanszować, żeby ta pierwsza część białka się ścięła, bo w przeciwnym razie to, mówiąc potocznie, wali lodówką, więc jest nieprzyjemne. A tak, no to oczywiście ten bób za chwileczkę go przerzucę do pojemnika i zamrożę. Następnym razem będę Państwa zapraszać na pastę z bobu, jak już ten bób będzie jeszcze troszkę tańszy, bo dzisiaj już też nie był taki drogi, ale jeszcze czekam, żeby był tańszy, to wtedy zrobię pastę z bobu i pokażę, jak się ją wykonuje. To jest bardzo też pyszne tak sobie do podjadania, do chlebka nawet. Także dzisiaj mamy bób do mrożenia i suszenie buraków i bananów.
Banany uwielbia moja wnuczka, takie suszone, a kupowanych nie tknie, nawet do ust nie weźmie. Mówi, że to jest paskudztwo. Natomiast te moje suszone uwielbia, także to głównie dla niej to robię, aczkolwiek ja też lubię takie suszone banany. Dziękuję bardzo, do widzenia.